skłusza Redeko. www.redeko.pl. Choć faworytem są gracze z Radomia, to Śląsk ostatnio zagrał dwa bardzo dobre spotkania. Oba zakończyły się wygraną. Udało wygrać się ostatnie dwa spotkania. Mimo tego, że też nie byliśmy gdzieś tam w ostatnim meczu w pełnym tym zestawieniu, ale chłopcy zrealizowali gdzieś tam założenia, które żeśmy sobie przed meczem, mówię, omawiali, no i efekt końcowy jest taki, że odnieśliśmy dwa zwycięstwa, z czego bardzo się cieszymy. Obie drużyny, które w niedzielę zagrają w Kosynierce, mają podobny problem. Trenerzy rezerw nie wiedzą, kogo w kolejnych meczach będą mieć do dyspozycji. Prowadzą w końcu rezerwy ekstraklasowych zespołów, a to te drugie są najważniejsze. Prosa Radom to jest podobny zespół jak my, czyli generalnie nie za bardzo wiadomo, w jakim zestawieniu osobowym oni przyjadą, bo to są też gracze, którzy tam zahaczają ekstraklasy. No ale my nastawiamy się na to, że będzie to pojedynek w pełnym zestawieniu, czyli przyjedzie i tam i Szenk, i Bonarek, i Jeszkę, i Szymkiewicz, więc no taki pojedynek rezerw. My jesteśmy grupą troszkę młodszą od nich, ale myślę, że też tanio skóry nie sprzedamy na własnym parkiecie. Tomasz Jankowski zwraca uwagę przede wszystkim na jednego zawodnika, który może w niedzielę wystąpić w Kosynierce w barwach Rosy. Jeżeli będzie ten zestaw taki podstawowy, to na pewno Szymkiewicz jest graczem, który już jest jakby pełnoprawnym graczem ekstraklasowym, czyli gdzieś tam ta pozycja 1-2, no to jest ta pozycja, będzie trudna do utrzymania, ma bardzo dobrego zmiennika, czyli Jakuba Szenka, który też bardzo dobrze sobie radzi. No i oczywiście Damian jeszcze, który też graczem jest już na poziomie ekstraklasy. No, i nie wolno zapominać o zawodnikach takiego, powiedzmy, że drugiego planu, gdzieś tam z Egzuła. No, naprawdę bardzo, bardzo waleczny zespół, robi dobre wyniki, więc będzie no, naprawdę duża walka i ciężko będzie ich pokonać. Rezerw Śląska nie omijają kłopoty, te związane ze zdrowiem. Trener będzie mieć jednak do dyspozycji prawdopodobnie zawodników pierwszej drużyny. Pomijając nasz szpital, który cały czas mamy, kilku zawodników jest niestety kontuzjowanych po raz kolejny. Grupa zawodników ekstraklasy będzie w tym meczu raczej do dyspozycji, więc wydaje mi się, że pod tym względem będziemy w pełnym zestawieniu. Początek spotkania w niedzielę o 14:00 w hali Kosynierka. Nowe centrum skłusza Redeko. www.redeko.pl